Siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco, z tej strony Bonkol, a to jest krótki, śniadaniowy vlog. Dzisiaj mamy wtorek, a ja dzisiaj taki krótki materiał pragnąłem tutaj, moi drodzy, nagrać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o gadżetach i na pewno ta sprawa wam nie umknęła, czyli mam z tyłu nowy fotel. Jak widzicie, nawet moje logo jest tutaj B, wyszyte, wydziergane, nie wiem, pewnie przez maszynkę. Słuchajcie, pierwsza sprawa. Kilka osób mnie pyta w ogóle, Bonkol, jak to jest w ogóle z tymi gadżetami, z tymi youtuberami, z tymi streamerami? Czy wy macie takie najlepsze sprzęty? Powiedzmy, nie wiem, klawiaturę za 1000 zł mechaniczną, która świeci w ciemnościach. Czy masz jakąś super myszkę, która sama strzela headshoty? No, pewnie inni tak. Ja niestety nie mam żadnych kontaktów z żadną firmą, która gdzieś tam by mi oferowała takie lepsze sprzęty, nawet gdybym o niej gdzieś tam wspomniał, powiedział, a korzystam dzisiaj z takiej myszki i takiej. No nie, niestety, korzystam sobie z takich rzeczy, które sam sobie kupiłem. Mam zwykłą myszkę, nawet jeżeli ktoś jest zainteresowany, jakiś Zalman, coś takiego, to znaczy firma generalnie jest dobra, ale nie wiedziałem, że ona w ogóle produkuje myszki. Ona kosztowała 20 zł. Mam klawiaturę Esperanzę, sami wiecie już, ile to musi kosztować, chyba z 15 zł. Słuchawki z komórki, więc jeszcze sobie słuchawek nie kupiłem, ale już może niebawem. No i generalnie nie jestem osobą, która gdzieś tam potrzebuje takich lepszych gadżetów, bo nie jestem profesjonalnym graczem. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że sprzęt też bardzo pomaga, nie odgrywa większej roli, ale na pewno pomaga w odniesieniu sukcesu, w treningach, w grze po prostu. Bo jest po prostu na przykład myszka bardziej czuła, fajniej się gra, klawiatura też tak jakoś lepiej tutaj leży w dłoniach. No i na pewno takim lepszym graczom to na pewno pomaga. Ja takiego czegoś jakoś nie odczuwam, no chyba że, moi drodzy, ktoś tutaj z was ma jakąś firmę i ja bardzo chętnie przyjmę, słuchajcie, no ja nawet pochwalę was za to, że to jest bardzo dobry sprzęt. No ale tak zupełnie serio mówiąc, słuchajcie, nie wiem jak u was, czy są na przykład u was jacyś kumple, gadżeciarze tak zwani, czy wy na przykład lubicie mieć taki troszkę lepszy sprzęt, że jak już jakaś klawiaturka, to już taka nie za 20 zł, lecz za 200. No i czy faktycznie widzicie różnicę, bo ja na przykład słyszałem, że gość kupuje, na przykład, bo ja mam też tak, że kupuję klawiaturę, nie wiem, wyleję herbatę na nią albo po prostu ją gdzieś tam rozwalę, bo coś tam mi po prostu, nie wiem, zaczęło nie odpowiadać, to nową kupię za 15 zł, nie? Ta mi tutaj wytrzyma gdzieś 2 miesiące, a boję się, że jak kupię lepszy sprzęt, to no faktycznie, nie wiem, no, będę pił herbatę sobie, rozleję i to pójdzie wszystko, nie będę mówił gdzie. Ale wracając do tematu. Sprawa gadżetów to jedna sprawa, a druga to sprawa siedzenia. Ostatnio, moi drodzy, odczuwałem bardzo mocny ból w plecach, bodajże gdzieś tutaj, wiecie, no myślałem, że jakaś nera mnie szarpie czy coś, ale w końcu tak myślę, no nie, chyba to nie jest nerka. I miałem naprawdę wielki problem, aby wysiedzieć przed komputerem, a też musiałem troszkę pozałatwiać spraw. To już tam nawet nie chodzi o nagrywanie czy streamowanie. No i tak zawsze byłem osobą, która gdzieś mówiła, ale po co ludzie wydają, powiedzmy, ponad 1000 zł na taki fotel? Po co? Czemu oni to robią? Przecież oni nie są profesjonalnymi graczami, oni nie siedzą w bolidzie Formuły 1, to po co taki kubełkowy fotel? No i ja już wiem dlaczego, bo ja poprzednio miałem taki fotel za 200 zł, który był w ogóle w jakiejś edycji powystawowej, więc był taki troszkę felerny. Nie miał nadgarstków, dotąd miałem oparcie, więc generalnie do połowy szyi i w ogóle był z takiego materiału, że się niemiło siedziało. I odkąd zaczęły mnie boleć plecy, myślałem już faktycznie o tym, żeby załatwić sobie taki fotel, bo to jest naprawdę, siedzę przy komputerze ponad 10, 11, może 12 godzin dziennie i to jest naprawdę dużo. I to jest coś, co jak każdy powinien mieć, moi drodzy, nie wiem, ktoś takie mądre słowa powiedział, że w życiu powinniście mieć dwie wygodne rzeczy, buty i łóżko, bo jeżeli jesteście w łóżku, to nie macie butów, a jeżeli jesteście poza łóżkiem, to na pewno chodzicie w butach. I to jest generalnie taka prawda, bardzo prosta i taka bardzo spłycona, ale jednak jest coś tutaj racji, bo jeżeli ja na przykład spędzam przy tym komputerze praktycznie połowę dnia, to dlaczego nie zainwestować w coś, co jest ważne też dla mojego zdrowia? No i faktycznie taki fotel sobie załatwiłem, troszkę droższy, tu już pomijam kwestię, bo ja tutaj nie reklamuję żadnej firmy, możecie jak najbardziej sobie tam wyszukać w internetach jakąś inną firmę, ale faktycznie dobrze się siedzi, może ktoś ma jakieś tutaj, moi drodzy, jakieś doświadczenia, możecie powiedzieć, czy ktoś faktycznie poleca taki fotel, za ile kupił, i czy to był dobry wydatek. Bo ja faktycznie, moi drodzy, jeżeli tyle siedzę, to nie ma co oszczędzać na takich rzeczach, które się raz kupi i one są na lata. To jest tak jak, nie wiem, ktoś się zastanawia, czy kupić lepsze buty, nie? Za 100 czy za 200. No i teraz sobie pomyślcie, że w tych butach będziecie chodzić, nie wiem, rok, może 5 lat. No jak chcecie chodzić 5 lat, to wydajcie tą 100 więcej. Po co kupować znowu za rok nowe buty? Będą dobre, już fajne, wychodzone. No. Nie no, generalnie tak powiem wam, że to jest coś ważnego. To jest coś ważnego i w ogóle na to nie patrzę pod takim względem, że o, Bonkol, masz już taki profesjonalny fotel, to ty to... No nie wiem, bo niektórzy tak sobie myślą, że jak ja już mam taki fotel gamingowy, to ja teraz będę profesjonalnym graczem. Nie, 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 to tylko i wyłącznie kwestia taka, wiecie, zdrowotna, troszkę wygody. No i tyle. Tyle chciałem chyba powiedzieć. A i zapytać was, jak to u was jest z tymi gadżetami. Czy kupujecie lepszy sprzęt, czy macie taki fotel, albo zastanawiacie się nad kupnem. No, jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy warto, no to powiem wam, że różnica jest naprawdę nieporównywalna. Tego się nie da porównać. Siadacie na takim fotelu i zapominacie w ogóle, że, nie wiem, siedzicie już tutaj kilka godzin. Czujecie się dobrze, jest to wygodne. Też czuć, że to są lepsze materiały. Także z czystego serca mogę wam polecić, jeżeli ktoś się zastanawia. Oczywiście i ktoś teraz powie: Bonkol, ale słuchaj, ja nie zamierzam wydać 1000 zł na fotel. Stary, jeżeli cię nie stać, to wiadomo, że nie wydasz. Albo inaczej, jeżeli cię nie stać na fotel za 1000 zł, bo nie wiem, bo nie zarabiasz, bądź mało zarabiasz, no to ten temat w ogóle cię nie dotyczy, no więc nie wiem, o co ból dupy, na przykład, że wejdzie taka osoba, która nie ma takiego fotela i mi napisze, że ja jestem jakimś w ogóle cebulą, czy ja jestem jakimś głupkiem, bo mam fotel za ponad 1000 zł. No, także to tam troszkę zazdrości w niektórych się odzywa, wiecie? Musicie się oduczyć tego. Musicie wziąć pod uwagę to, że są ludzie, którzy, nie wiem, bardziej potrzebują pewnych rzeczy. Czasami miłego słowa. No, a wracając do tematu jeszcze, bo pewnie się zastanawiacie, jak tam z moim kontem Steam. Moje konto Steam, moi drodzy, zostało skradzione i jeszcze nie odzyskałem, ale do supportu się odezwałem i teraz czekam, bo już wysłałem wszystkie dowody, które są potrzebne, aby odzyskać konto i czekam. Oni mają straszny ten support, naprawdę nie życzę nikomu, zabezpieczajcie konta, jak sprawa się wyjaśni, nagram konkretny materiał, mogę nawet nagrać konkretny materiał, w jaki sposób zabezpieczać konta i tak dalej, bo generalnie sprawa, w jaki sposób straciłem konto, nie wiąże się w ogóle z żadnym jakimś tam wirusem czy z hakowaniem. To jest... Nawet może nie będę wam tutaj mówił, bo aż czasami głupio się czuję, jak sobie pomyślę, jakie to jest proste. Jak bardzo system Steam jest spierdzieloną platformą. Tak łatwo jest kogoś okraść, naprawdę. A tymczasem żegnam was. Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że się będziemy widzieć niebawem. A ja zmykam, bo już jest późno. Nagrałem to... No, północ. Jest północ, a wy to oglądacie już od 6 rano. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę. I wszystkiego dobrego. Cześć, papa.